Jakoś. Dobra, to to włączyłem. Nie słychać cię. No. No tak jakbyś... A teraz? No jak no tak to masz, to lepiej. Tak, ale... Muszę bez sensu trzymać tak, no dobra, no. Czekaj, co by można było zrobić? Oczywiście, teraz też mi Audacity. Czekaj, może ja coś wyłączę? Może coś nie styka, bo to aż dziwne. Halo, halo, halo? No czy wiesz, słychać, ale tak jakby daleko, nie? No to muszę trzymać tak. A Audacity jak tam? Jest coś w Audacity? No jak trzymam, to leci. Jeszcze to nie leci. No dobra, tam będę przez godzinę trzymał tak. Przez godzinę, po takiego gościu. Przez godzinę to my skończymy gadać, co tam ciekawego słychać. No właśnie, więc wiesz, nastaw się, że... O, dobra, czekajcie. Nowe... Wyspałeś się, Konrad? Nie. No to dobrze, to dzisiaj też nie wyśpisz. Dzisiaj się też nie wyśpisz. Tak. Dobrze, ja nie ruszam okienka Skype'a, bo ja nie wiem, on nagrywa tak dziwnie. Czasem dobrze, czasem źle. Konrad, jak chcesz być w kadrze, to bezpiecznie będzie, żebyś był na środku kamery, bo on... Dobrze. Bo kiedyś nagrywaliśmy chyba z Mateuszem i chłopaki byli z boku i Skype tak wybiórczy nagrywa, ale środek powinien być bezpieczny. Dobra. Ja jeszcze włączę na wszelki wypadek dyktafon. To będzie backup. Panie, jesteś przygotowany. Dyktafon. Mogę tak. Dobrze. No. Jeszcze spróbuję. Znaczy, no jeszcze? Dobra. Ja jeszcze jedno światło trochę przygaszę, bo wydaje mi się, że jestem taki przepalony, nie? Ojej, a puderek masz? No właśnie nie mam dzisiaj pudru, więc chciałbym no się... świecisz. Troszeczkę... Gdyby kaszlał, to będę tak robił. O. O. Dobra, a ja sobie też wystawię API do szybkiego mutowania się. Gdzieś to tutaj... Masz API do szybkiego mutowania się, wow. Dałoby się. Ale kiedyś kiedyś to było prostsze, a teraz już nie pamiętam, jak to się robi. Ile taki plik może zająć się na Audacity? Audacity? Pół giksa. Okej. Okay. Się miejsce na dysku kończy, ale dam rad. No to odinstalujesz tam .NET 4.0. Jakiegoś ten właśnie. Windowsa tak, można. Dobra, będę próbował jeszcze z takim ustawieniem. O, nastrojowo. Tutaj lampką posteruję. Tak, już za mocno. Okej. Tak chyba jest dobrze. Dobrze. Piękna lampka mi świeci. Ciekawe, czy mogę spać tak w etapie. Możesz, o. Ja mam, nie mam tego, kurde, mam kariera IT dziś. O, ale konkurencja jakaś. Mam ten, czekajcie. No do kamery, może być widać. Blurowało ci. Tak. Kurde, nie widać. Widać? O. Masz też to, co Andrzej. Co to jest właśnie? Taki lightbox, że sobie literki wstawiasz. A czy to się kupuje? Możesz na AliExpressie, możesz na Allegro. Możesz ponoć też jest w Carrefourze. I w Biedronce będzie niedługo w promocji. No może. Nie wiem, ja znalazłem właśnie, szukałem na chyba na Carrefourze, czy jakiś tam centrum. Tak, chyba Carrefour i znalazłem, że można przez internet u nich zamówić, ale tak naprawdę w trakcie zamawiania zobaczyłem, że to jakiś tam dostawca im to dostarcza. No i zobaczyłem, że na Allegro ten dostawca też jest i też jest w takiej samej cenie, a tam nie wiedziałem, jak z Carrefoura ta dostawa w ogóle, więc ja zamówiłem na Allegro. Definiujesz ten tekst sam, czy literki? Nie, dostajesz literki. Dostajesz dwa alfabety, znaczy w sensie dwa zestawy alfabetu plus jakieś tam znaczki. No nie ma polskich liter, przynajmniej w tej wersji, może w jakiejś innej są polskie litery. To są takie, wiesz, przeźrocza, tak? Jak kiedyś te były te rzutniki takie, że światło świeciły i rzucało, no to jest mniej więcej podobny efekt. No i tak sobie, tak, trzy paluszki wchodzi w to i jedziesz, tak, trzy paluszki. Co tak? No nie wiem, 3-3. Tak, ale te duże, twoje to są takie drobne, to wiesz. To są drobne paluszki. No tak chciałem być miły, więc... Dzięki. Dobra, gdzie jest moja Audacity? Już się zamknąłem? A, raz, dwa, trzy. No dobra, dobrze. Coś tu chyba się nakrywa. Ja dzisiaj miałem, znaczy no, wczoraj chciałem OBS-a i po prostu OBS mi nie działa.
Tools, Audacity, mam nadzieję, że Audacity zadziała. A, wiem co jeszcze nie zrobiłem. Zaraz mnie rozłączy. Muszę się przepiąć z Wi-Fi. To nie wiem jak to z nagrywaniem. Chyba dołączę, nie? Do tego. Wi-Fi, Wi-Fi. No dołączysz, dołączysz. Czy ci Skype nie wytnie, to już nie wiem. Dobra, robię rozłącz i przechodzę na Wi-Fi, dobrze. Na kabel. Zaraz wracam. Rozłączył się Agata. Co nie? On tak umie właśnie. Bo on ma tego, ten bufor, tak? Ta apka. W przyszłość ten dodatek. Tak, rafa, tak. Rafa, jestem z powrotem. No właśnie. Nawet mnie nie rozłączyło. Co tam w przyszłość? Że idę właśnie. W przyszłość? Myśleliśmy, że masz Wi-Fi z buforem w przyszłość. No nie mam, dobra. Yeti. Włączyłem nagrywanie. Dobra. Dobra, ja trzymam sobie ten mikrofonik. Jeszcze tam trzeba mięśnie. Szczęki. Mięśnie szczęki. Tak. Nagrywanie jest bezstresowe, wcale się nie spinamy. W ogóle nie. W przypadku Konrada to raczej mięśnie dłoni też by się przydało. Palce, tak. Żeby... No, bitek. Będę musiał zmieniać potem. To jeszcze łyka właśnie wody. To jaką masz ładny kubeczek. Mam, wcześniej piłem z niego kawę, a teraz piję już wodę, żeby się nie zasusyć. Dobra, telefony wyciszone? Mój tak. Do mnie nikt nie dzwoni o tej porze już. Dominik, no, bardziej co? Powiadomienia, Twittery i inne. No, jak zaraz to mam wyłączone będą, zawsze. Aha, jest, żeby fokus był, aż... tak? To jest. Dobra, gdzie mam tego iTunesa? Dobra. A, gotów? No, more or less. Dobrze. Bardziej less. To ja ten klasycznie zacznę. A właśnie, jeszcze ładowanie energii. Musisz klapnąć. Musimy klasnąć. Nie wiem, jak to ja zrobisz. Jeszcze jedno tak jako... No, tak, proszę się potem. Paweł odlicza. Jak się śmiejesz, to nie mogę i się śmiać i trzymać. Sorry, ale wiesz co, tylko brakowało mi się taśmą bezbarwną przykleić. Gdybym miał ja chwilę, to bym tak zrobił. Dobra, jedziemy. Trzy. Dobra, czekajcie, puszczę. No nie muszę nawet. Dobra, nie, ja się nie będę patrzył. Trzy, cztery. Oj, to się dobra. Nie da. Dobra. Ja nie mogę. Masz pika na nagraniu? Nie. No to jeszcze raz. Jeszcze raz. Poważnie, nie masz pika na nagraniu? Trzy, cztery. No, mam jakiegoś. Dobra. No ja też. Czy jest choćby chcę zrobić odcinek, który my... Odcinek, który to jest? 53? 53. O matka. Mamy wreszcie więcej tych, więcej review niż odcinków. No nie, mamy 53 też. A nie, czekaj, to jest 52. Odcinek? No, jest napisane 52, jak przyszłość. Tak, no to mamy więcej, dobra. To mamy więcej. Dobra. Dobra. Cześć, słuchacie podcastu Ostra Piła. Jest... Jak to szło? Matko, zapomniałem. Jest to odcinek 52, tak, ten, w którym rozmawiamy o przyszłości. Tak. Sprzed mikrofonu witają się... Paweł Łukasik. Konrad Kokosa. I Jarek Stadnicki. Jest to odcinek, w którym mamy więcej reviewsów niż odcinków. Tak jest. Dostaliśmy jest dwa nowe review. Dobra pasta odcinkowa. Dobrze. Dobrze. No dobrze. No to klasycznie, gdzie nas można znaleźć? Ostrapiła.pl. Albo na Twitterze, albo na Facebooku, albo na devs.pl. Ale głównie na Twitterze. I we Wrocławiu. Na, jakby ktoś chciał na żywo. 300... 500, 100, 900. Okay. Nie, na Twitterze? Już na Twitterze 300 coś. Aha, myślałem, że tak mówisz, bo nie wiesz. Ja nie wiem. 358. Ostatnio... No to no właśnie. I to nikogo mało. Nie śledzicie. Nie. To taka polityka firmy. Tak. Okay. Tak mamy, tak mamy. Chcielibyśmy, ale nasz szef zabrania. Dobra.
No to pojadę klasykiem. Co tam ciekawego? O nie, poczekaj, reviewsy. Powiedz najpierw reviewsy. Aha, dobra, to przeczytam reviews, tak? Dwa weź, nowe na Konrad, iTunes. Przyszedł i zagaduje. I tak, jeden, dawno nie nagrywaliśmy, więc 29 września od Adriana Kapczyńskiego mamy kapitalny pomysł i jeszcze lepsze jego wykonanie. I to taki chyba medal złoty jest. A z 3 października mamy, ojej, Bacon Drift, o, czy Bacon Drift może powinno być. Konkrecik. Moja cała rodzina ostro piła, dlatego tutaj trafiłem, bo szukałem wyjścia z tej sytuacji. A tak na serio, super się was słucha, idealny wypełniacz czasu w podróży, do pracy, no i można jakieś ciekawe i wartościowe informacje wynieść. Pozdrawiam i tak trzymać. Dobrze, że nie tylko wypełniać, ale też można coś interesującego wynieść. Znaleźć. Tak. Wynieść, tak jest. No dobrze, no dobrze. No to. Aha, bo ty nie powiedziałeś jeszcze, bardzo ważne, jesteśmy też na Patronite. A tak jest. No właśnie, dobra. Dawajcie hajs i cebulę. Dobrze. To teraz tak, co ciekawego? W czym? W świecie. Konrad, co ciekawego do ostatniego nagrywania podcastu Ostrapiły z nami? Z wami, tak? No cóż, Brexit się został przełożony, z tego co pamiętam. O. No i tyle chyba wszystko. A pytacie o dotnet czy ogólnie? No, tylko dotnet się liczy jakby. No wiadomo. Co tam chcesz powiedzieć? Właśnie, co ciekawego u ciebie? Co byś chciał powiedzieć? Co nowego w garbage kolektorze? O właśnie. Nic nowego, nie wiem. Ignite trwa, może coś ogłoszą, bo jest chyba preview 3.1 dzisiaj ogłoszone, było kolejna wersja. W ogóle wszyscy są na Ignite, co jest ciężko wejść na Twittera, żeby ktoś nie tweetował, że jest na Ignite. To jest trochę frustrujące. No my nie jesteśmy. Więc. Może no śledzisz swoje osoby. No bo możliwe, możliwe. Muszę unfollowować parę osób. Tak. Unfollow for Ignite. Pyk, pyk, pyk i polecą głowy. I bota sobie napiszę. Mhm. A ty, panie Pawle? Co u mnie ciekawego? Czytam książkę. O. Company of One. Klasykiem. A, nie zdążyłem. A co chciałeś? Aha, je. Nie, Simpsonów. No tak, zapominam zawsze, że ty mi to wypominasz, że tych Simpsonów czytałem. Nie, czytam Company of One aktualnie. A o czym to? Jak sama nazwa wskazuje, to takich jednoosobowych firmach, gdzie jest kwestionowany rozwój firmy, w sensie wzrost zatrudnienia jako jedyna opcja działania. No to niedawno zacząłem, więc tak jeszcze za dużo nie mogę powiedzieć, ale wydaje się ciekawe. Okej. Okay. Konrad, ty mi kiedyś pytałeś o Haie. Tak, pytałem i nie kupiłem jej. Okej. Okay. Ale odpowiedź mam. Stabilnie. Kiedyś miałem dobry zamiar i na nim zostało. Dobrze. Dobrze. To ja mogę powiedzieć, że czytam Błędy poznawcze Kahnemana. I to ciekawa książka. Polecił mi ją Szymon. Takim trikiem tutaj pojechał, że tylko 2% ludzi ją przeczytało. Więc całkiem dobry trik i całkiem dobry dowcip. Warto poczytać początek książki, to się zrozumie dowcip. Tam ten trik, który jest wykorzystany. Generalnie to jest to thinking fast and slow. Mhm, okej. Okay. Jest okej, okay, jest fajne, fajnie pokazane, że mamy dwa mózgi. Pierwszy, znaczy to my takie myślenie mamy szybkie, wolne, jak nasz mózg jest leniwy i nie chce mu się myśleć, nie? A to czytasz faktycznie, czy słuchasz? Oczywiście, że słucham, proszę cię. Dobra. Jakbym miał te. No? Jak wy to robicie, że słuchacie książek właśnie? Ja nigdy się nie przekonałem do tego. Co ja do tego robić? Rower, albo jadę samochodem gdzieś, albo lecę sam samolotem. A nie masz tak, że chcesz zaraz coś notować? Bo kiedyś ja to tak, jak coś czytam, tak to zaraz robimy. Chciałem robić notatki i tak się kończy na tym, że siedzę i słucham i notuję, więc. Nie.
Ja po prostu nie słucham tego, co słucham, nie? To tylko jedno taki jest tło. Tak, tło, no. To też jest sposób, coś tam zostanie. No, ja tak, nie, no. Tak, no. No mów, mów. No, dzięki temu, że słucham, to, to coś zostaje. Jakbym nie słuchał, tylko słuchał muzyki, to by zostało dużo mniej. Słowa muzyki, znaczy piosenki by zostały. Nie, ja też tak mam, że ja na przykład podcastów często słucham tak po prostu, że leci w tle, nie? Nie skupiam się na nich, tylko leci. I zawsze coś tam się wyłapuje z tego. Może nie 100% treści, ale jeden czy dwa i później można już faktycznie sobie coś zanotować, jeżeli tak jakaś myśl czy idea utkwiła z tego podcastu, to można to ją zapisać jak się chce. No, ale bardziej takie, żeby zamiast muzyki po prostu. Ja to chyba mam ten paraliż po prostu, że nie chcę tak właśnie i jak tylko zaczynam słuchać, to zaczynają się takie ciekawe rzeczy, że zaraz przerywam, bo zaczynam notować. Nawet jak to bym chciał robić w tle, to mówię dobra, bo i tak zaraz zacznę to notować, to sobie później posłucham. Czyli masz takie... Efekt jest tego taki, że nie słucham w końcu tego nigdy, bo nie wiem. Takie FOMO straszne. No. Tak. Znaczy... Paraliż. Paraliż, powiem. No. Wiesz, jeśli chodzi o podcasty, to może tutaj by był plusem to, żebyś słuchał takich, które mają transkrypcję, tak? I potem już wiedząc, że jest, tak, że mógłbyś sobie potem to szybko przeszukać, tylko znając jakieś tam słowa klucze, że nie musiałbyś tego notować. Może nie wiem, no. Ogólnie to jest fajne, nie wiem, jak jedziesz pociągiem, jak najbardziej. Ale znowu, to wtedy sobie robię notatki na ogół jakieś, a żeby tak jak już, nie wiem, sprzątam czy zmywam, to no to znowu wybieram jakieś takie podcasty tak miękkie i tak o niczym, że przypadkiem nic nie stracił. No, to też jest tak. Opcja. No. Może sobie wtedy biały szum włączyć. No, albo muzykę po prostu. Szum tego, prysznica. Albo dźwięki z modemu, jak się wgrywało w internet. O, to jest przyjemne. Hmm? No dobrze. Dobrze. To co, to mięso? Mhm, możemy. Właśnie, od kogo mamy temat? Bo tutaj widzę, że ty dodałeś, ale... Zakładam, że że nie jesteś oryginalnym. Co nie jestem? Autorem. Jestem. Mam metkę. To jestem. No dobrze, czyli twój nie temat. Nie wiem. Dobrze, no to chrzestnych mamy takich. Że Konon to jest taki trochę chrzestny, bo sobie zaklepał miejsce chrzestnego i miejsce nagrywacza. Mamy Pawła Dulaka, Pawła Kuriatę. Kuźwa, same Pawły. A dobra, Michał zepsuł. I Michał Kuliński. Michał, musisz zmienić imię. Na Paweł. Może to na drugie chociaż ma. Ale Konrad też w sumie zepsuł pierwszy. No ale on tak jest, wiesz, tak na krzyż rejca. Specjalnie, tak. Właśnie, prosiłem się, to się nie liczy. Właśnie. No dobrze. No to co, no to ja powiedziałem, tak, słowo się rzekło, że komputery nas zastąpią. A wy tam coś próbowaliście mówić, że nie i Konrad pewnie ma swoje zdanie też w tym wszystkim. No tak. No dobra, myślę, że zastąpią nas. A nas to znaczy kogo? Ludzi? Wszystkich. Programistów? IT? Mężczyzn? Białych mężczyzn? Inteligentnych białych mężczyzn. Musimy precyzyjnie, no bo nas to tak naprawdę nie wiadomo jak to traktować, nie? To Jarek, kogo zastąpią nas? No programistów zastąpią. Bez względu na wiek, płeć, kolor skóry, wyznanie, czy jesteś rowerzystą, czy nie, czy słuchasz podcastów, czy nie. Przynajmniej sprawiedliwie. Tak, każdą porówno. Siup. Ciebie. Jeszcze mnie. I ciebie też. I tak uważam. I nawet ostatnio sobie myślałem, żeby nie tak, że rzucę hasło i mówcie. Tylko myślałem sobie, i to nie będzie na tej, że tak sobie myślę, tak mi się wydaje, że to nie będzie na tej zasadzie, że powiesz komputerowi, zrób mi program i on ci zrobi, tylko raczej to będzie w takich małych stopniach, na zasadzie zrób mi CRUDA
będziesz musiał doprecyzować, że powiedzmy tym CRUD-em, swoją główną jednostką, na przykład będą samochody. Ja ci wtedy taki wizard trochę będzie taki dyktowany. Zrób mi CRUD-a do samochodów. On powie, okej, okay, czy chcesz dostać jakieś warunki brzegowe? Ja wtedy okej. Okay. Jeśli samochodów jest mniej tam niż 5, to dodaj taki warunek, taki komunikat, nie? I myślę, że w ten sposób to oprogramowanie będzie tworzone, że nie będziesz miał programować i wszystkich ifów dorzucać, tylko będziesz mówił, co chcesz, a komputery będą na tyle, komputery, a ta sieć, te AI będzie na tyle wyćwiczona, że będzie w stanie zrozumieć te małe takie kroki, które wypełniasz, tymi krokami kleić ten program do większych takich kawałków aplikacji, która będzie działała. Myślę, że ta cała siła, która będzie stała za tymi komputerami, to co było chyba kiedyś w PEX-ie, czy w czym tym takim frameworku Microsoftowym, że potrafił generować bardzo dużo przypadków testowych. I to tak samo, nie? Jak dodasz jakieś warunki do aplikacji, których wcześniej nie było, to będzie w stanie wykryć, że coś jest spójne lub niespójne, nie? Zresztą z tym, co było wcześniej. I wtedy będziesz mógł na bieżąco, wiesz, dokładać, a okej, w tym przypadku zrób to, nie? Czyli będziemy programować specyfikacje, a nie programy, tak? Tak bym powiedział, nie? To jest coś, co jeszcze potrafię ogarnąć, że to ma sens, nie? Bo rzeczywiście powiedzenie, zrób mi aplikację do wypożyczenia samochodów. To raczej. No właśnie. Znaczy, póki co nie. Co będzie później, nie wiadomo. Mi się też tak wydaje, że ten poziom, co mówisz, to jest, no właśnie, dodanie kolejnej takiej warstwy abstrakcji po prostu. Teraz mówimy gdzieś na poziomie baz danych i trochę jeszcze implementacji. Potem będą osoby potrzebne, które trzeba będzie w jakiś sposób powiedzieć sieci, co ona ma wygenerować tak naprawdę. I to będzie taki nowy język programowania może. Uczenie sieci, czy mówienie do sieci, jak pan to zwał. Przeniesiemy po prostu poziom abstrakcji jeszcze wyżej. No. Zaczynaliśmy od kabelków i przełączników, potem będzie to. A co będzie potem, to już w ogóle nie wiadomo. Dobra, ale tutaj mówimy, że faktycznie to będzie jakaś sieć taka, powiedzmy, inteligentna, tak? Że to nie będzie, bo tak jakby, Jarek, jak powiedziałeś Wizard, no to Wizarda też ktoś zaprogramował i on ma tylko skończony zestaw możliwości, tak? No powiedzmy, patrząc na Wizardy, nie wyklikasz wszystkiego, tak? On ma tylko ograniczony zestaw feature'ów. Natomiast tutaj w tym twoim modelu mówiłeś o takiej sieci, powiedzmy, o czymś pseudointeligentnym, który będzie w stanie zadać pytanie, które tak jakby nie miało zaprogramowane w sobie, tak? Na przykład w tym przykładzie z samochodami, tak? Z jakimś warunkiem brzegowym, to po prostu to coś wykryje, tak? Że pojawia się jakiś nowy warunek brzegowy i będzie w stanie tak jakby zapytać tego designera, tak? O myślę, jakieś że nie. Wartości. Myślę, że to nie będzie tak. Raczej ty chcesz dołożyć warunek taki, nie? Że okej, powiedzmy wypożyczalnia samochodów niech już będzie. No i mówisz okej. Dołóż teraz taki warunek, że jeśli samochodów do wypożyczenia jest mniej niż 5, to daj komunikat taki, nie? Albo wiesz, taki bardzo pisowy, taki ludzki, że tak jak ty masz taki biznes. Chciałbym, że jeśli będzie mniej niż 5 samochodów, wyślij mi przypomnienie, że nie wiem, interes świetnie idzie, być może warto zainwestować w kolejne samochody. A znowu, jeśli ktoś się na przykład spóźnia z oddaniem, to wyślij mu przypomnienie i wyślij także alert do admina, nie? Dobra. Tylko wiesz co? W takim modelu ja nie widzę tutaj żadnej potrzeby inteligencji, bo dla mnie to, co opisałeś, to jest jakiś po prostu workflow, który ktoś sobie z klocków Nie. No to, że się wtrącę, to zbuduje. Chodzi chyba o to, że podajesz bardzo wysokopoziomową specyfikację, tylko tak. Mówisz, to jest po prostu wypożyczalnia. To jest ogromne pole do działania inteligencji tu, żeby ona zrozumiała, co to znaczy w ogóle i jak to przełożyć na implementację. Potem ty możesz ją zarzucić jakimiś dokumentami, które ci biznes dał, czy to w ogóle sam biznes będzie robił, jakimś słowno-muzycznym opisem tego wszystkiego. Więc no, to nie jest formalny język żaden, który po prostu tak jak język programowania teraz jest formalny bardzo. Tak? Masz sztywne reguły, masz gramatykę, musisz ją spełnić.
tak teraz to będzie tak, że to sobie po prostu mówisz i on to tak jakbyś dyktował sekretarce i ona potem to za, nie wiem, tak jak mówisz, tak jak się nam teraz robiła. No i teraz ciach, powstaje projekt po prostu potem i on już działa. I to jest to pole inteligencji, żeby przenieść ten nasz opis taki dosyć luźny na produkt. No i pewno też częścią tej inteligencji będą te pytania, co mówisz, bo pewno ta inteligencja, jeżeli oczywiście będzie inteligencja, będzie wyłapywać jakieś niespójności na przykład, których my nie jesteśmy w stanie ogarnąć, tak? Mówisz, że jeżeli jest 5 samochodów, to coś, ale w weekendy to coś, no to jak teraz to ma się zachować, bo ja tu wyłapuję w nanosekundę, widzę od razu jakieś tam niespójności, tak? Więc to nam nasz też pomoże tak jakby wyspecyfikować coś sensownego, tak mi się wydaje. No, myślę, że... No, mów. Znaczy, to brzmi bardzo fajnie. Sceptyk, mamy sceptyka. No. Dobrze. To brzmi bardzo fajnie, natomiast no, ja tego nie widzę jakoś w takim modelu. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że to tak będzie działać. Natomiast też jak sobie pomyślałem o tym wyłapywaniu tych nieścisłości, no to jest jakaś taka, ja nie do końca ten koncept ogarniam, ale jest ten taka matematyczna analiza. To chyba nazywa się TLA, tak? Jest taki język opisu warunków, gdzie też można na poziomie tak jakby wzoru matematycznego wyłapać jakieś nieścisłości, tak? W naszym rozumowaniu. Nie wiem, no dla mnie to brzmi, może mój umysł jest za bardzo ograniczony, ale no nie widzę, żeby to tak miało działać, że sobie mamy jakiś interfejs, do którego mówimy, tak, o, tu chcę sobie wypożyczać samochody i on mi napisze program, chyba że ten program będzie naprawdę, ale to naprawdę podstawowy. Ale tu możliwe, że tak jakby mam trochę spaczenie, ponieważ nie wiem, czy kojarzycie, jesteście starzy, to może powinniście kojarzyć. No, kiedyś były takie wyklikiwacze gier, click and play na przykład w Polsce było. No i zobaczcie, no te gry, okej, można było napisać grę w tym, ale no ona była bieda, tak? Miała jakiś tam ograniczony zestaw możliwości i okej, tutaj tak jakby idziemy na kolejny poziom, bo powiedzmy dokładamy tą sztuczną inteligencję, ale nadal wydaje mi się, że ta sztuczna inteligencja i to, co ona wytworzy, to będzie naprawdę jakiś taki bardzo podstawowy twór, który jeżeli będziemy mieli bardzo jakiś customowy biznes, no to się nie sprawdzi. No, myślę, że tak, ale w 80% przypadków się sprawdzi. Pytanie, jak dużo jest tych customowych, nie? Okej, no ale dobra, no ale to czym to się będzie różnić od takiego, powiedzmy, Wizarda, który też, powiedzmy, w naszym wypadku może się w 80% sprawdzić, tak? No bo możemy te 80% przypadków pokryć tymi pytaniami z góry znanymi w Wizardzie. No właśnie nie. Poczekaj. Myślę, że Wizard nie ma w sobie żadnej analizy i nie ma możliwości dołożenia ifa. A tam to nie będzie tak, że to będzie program, że to będzie sztuczna inteligencja do programowania. To będzie zestaw, wiesz, bardzo małych, dedykowanych takich jednostek, które rozumieją. Jedno z nich będzie w ogóle tłumaczenie na język, powiedzmy, maszynowy tego, co ty mówisz, nie? Jeśli powiesz, chcę dołożyć taki warunek, to prawdopodobnie będzie obsługiwała zupełnie inna inteligencja, która tworzy ci za niż ta, która tworzyła tego CRUDA podstawowego, tak? Rozumiesz, będziesz miał taki mały dedykowany, bo ja tam gdzieś czytałem o tym AI-u. To nie jest tak, że AI jest po prostu sam sobie, tylko AI jest świetny w takich bardzo małych wycinkach dziedzinowych, nie? Więc jak on sobie wykryje, dodaj warunek, no to co wiesz, poleci w zupełnie inny slot. I to gdzieś tam będzie obsługiwane. I te wszystkie takie małe wycinki będą zastępowane, nie? I to nie jest tak, że nas zastąpi AI, tylko nas zastąpią AI-e. Okej, okay. Ale dobra, jeszcze zanim oddam głos Konradowi, chciałem tylko skomentować, bo dla mnie to, co mówisz, czyli że będę miał AI, który wykryje, chce dodać warunek, to już jest coś nie tak. Bo dla mnie to jest, wystarczy jakieś rozpoznawanie głosu i analiza tego, co mówię i tak jakby dla mnie tu nie ma żadnej sztucznej inteligencji. To jest zwykła operacja, wiesz, analiza dźwięku, tak, wyłapanie, nie wiem, jakiś tam, nie wiem jak to działa w sumie, pewnie jest jakieś tam
szybka transformata Fouriera na częstotliwości i tam zbadanie, co ktoś mówi i okej, jak jest, że warunek, no to wiesz, bunch of ifs, nie? Pod tej sztucznej inteligencji będzie pod spodem, tak? Tak jak, nie wiem, czy widzieliście ten, jak w Scooby-Doo zawsze na koniec zdejmują maskę tego potwora, tam było tak, że w masce jest AI, jak ściągają, no to bunch of ifs, tak? Że tak ta będzie sztuczna inteligencja wyglądać. No tak. Znaczy, no to mi się wydaje, że to jest pewien problem, bo jeśli chodzi o AI, to wydaje mi się, że to jest całe spektrum jego rozwoju. My tutaj gdzieś na razie poruszamy się na jakichś takich bardzo prostych AI-ach, które nam się kojarzą z machine learningiem tak naprawdę, jakieś tam rozpoznawanie mowy, jakieś rozpoznawanie obrazów. To są wszystko moim zdaniem na razie zabawki i nie powinniśmy za bardzo się zatrzymywać na tym, co to potrafi. Jak mówię tutaj o tym mówieniu o specyfikacjach, to jest dla mnie ja już znacznie wyższego poziomu, który rozumie intencje, a nie tylko, że tam zrozumiał to, co powiedzieliśmy, przełożył to na jakiś język i jakoś z tego próbuje dorobić IFA, to znowu mówimy tu o jakichś krokach takich bardzo niskopoziomowej implementacji. Się wydaje, że osiągniemy bez problemu taki poziom, gdzie ta inteligencja po prostu zastępuje nasz proces myślenia. Przecież my to samo robimy, tak? Dostajemy specyfikacje, jakieś zbiorowe jiry, jakieś dokumentacje, co trzeba z tego zrobić i no i kodzimy to, tak? Przekładamy to sobie na krudy, projektujemy obiekty bazodanowe. W 80% przypadków nie odbywa się tam nic szczególnie odkrywczego. I taka sztuczna inteligencja spokojnie mogłaby to samo robić na tym samym poziomie, znacznie wyższego poziomu zrozumienia w ogóle, po co to jest i jakie ma mechanizmy, z których może tą aplikację zbudować. Niż ona sobie będzie wiedziała, że ma klocki takie, siakie. Nie wymyśli pewno, nie wiem, tunelu czasoprzestrzennego po to, żeby zaimplementować naszą aplikację. Po prostu będzie wiedziała, że są takie bloczki, że są mikroserwisy, że można z tego zbudować, że kodzik wygląda tak czy inaczej. I zrozumie intencje, tak? Na podstawie naszej dość luźnego opisu, więc dla mnie to jest poziom wyżej zrozumienia. To nie jest jakiś AI. To jest prawdziwy AI, powiedzmy taki, naprawdę sztuczna inteligencja. A jak zaczynamy mówić o przekładaniu tego, co mówimy na tekst i analizach Fouriera, to wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś za bardzo zaczepieni na naszym na razie poziomie niskim. Myślę, że znacznie więcej będzie możliwe. No okej, okay, ale to zgodzę się z tym, natomiast no ja to wywnioskowałem te analizy no, z tego, co Jarek mówi. Tak? Jeżeli Jarek chce do tej swojej sztucznej inteligencji mówić dodaj mi IFA, no to to już jest na tym poziomie niskopoziomowym, no, tak? No to nie, no to ja to inaczej rozumiem. Znaczy nie, IFA nie, na zasadzie przykład, chyba mówił... W warunku biznesowego bardziej, tak? Tak. We wtorki chcę mieć promocję 15% na czerwone samochody. No i ta inteligencja już to doskonale wie, gdzie tego IFA dodać w kodzie w ogóle. Nawet nas nie będzie interesować, czy to będzie IF, czy to będzie switch, czy to będzie, co to będzie. Tak, to jest też taka jeszcze przy okazji rzecz, że te przyszłe kody wcale nie muszą być dla nas czytelne, nie? To może być język, który jest, wiecie, od razu prosto maszynowy, to dla was będzie czytelny, dla mnie już nie. No. Nie ma znaczków, tylko jest tak niskopoziomowo. W ogóle jak się czytała już z tej inteligencji, to jest ciekawy drugi trend zrozumienia sztucznej inteligencji. Bo zaczyna być taki problem, że ludzie uczą te wszystkie sztuczne inteligencje i w sumie nie wiemy, co one, czego one się nauczyły. Tak. Jest cały trend próby jakoś wizualizacji tego, jak one rozumieją to zadanie, które im się nadało. Więc tutaj też może będą takie też jakieś, nie wiem, weryfikatorzy tego, czy ona przy okazji nie wrzuciła jakiegoś warunku, że w niedzielę jest za darmo, nie wiem. Bo to są takie rzeczy. No tak, no bo to też ciekawe, jeżeli faktycznie ten kod może być dla nas nieczytelny, to jak to sprawdzić, że w ogóle jak sprawdzić, że faktycznie została zaimplementowana ta zmiana, którą chcieliśmy. No trzeba pewnie będzie i tak testować, tak? Testerzy będą bardziej potrzebni niż programiści w takim razie. Może tak. Może tak. Tylko pytanie, czy tutaj oszczędzi się na programiście? Nie, to też musi być automatyzowane. No nie ma szans. Może częścią tej specyfikacji, tej osoby, która no, mówi tą specyfikację, byłoby jakoś zrobienie tych testów, jakieś też jest wyspecyfikowanie, no nie wiem.
No może, ale to takie, powiedzmy w tej chwili, tak jak mówimy o tych specyfikacjach testach, to też takie te spec flowy już są takie, nie? Zapędy, żeby tym językiem takim tak, ale biznesowym to robić. Wiesz, jak to działa. Tam. No, takie na demach, na prezentacjach, na grupach działa. Działa, właśnie. Ja bym powiedział, że to będzie bardziej, znaczy mam takie wrażenie, takie nadzieje, że to będzie trochę tak jak w Star Trekach, nie? Że masz tam taki super komputer i on tam sobie czekasz, mu powiesz i ty mówisz mu, zrób mi symulator wszechświata. On tam, zrobiłem, nie? Okej, okay, sprawdź, czy jest poprawny. Jest poprawny. Dobra. To teraz dorzuć ziemię, nie? On, o, brakuje tam czegoś, nie? Czy chcesz to dodać? Myślisz? Dodaj, zobacz, teraz będzie poprawny. I tak będzie walidowało się. Nie? I teraz my jako ludzie będziemy musieli się nauczyć ufać maszynom na tej zasadzie, że to, co one wyprodukują, one same testują. Być może gdzieś tam pod spodem głęboko, głęboko odpędą dwa osobne systemy, które same się kontrolują, albo trzy, albo cztery, albo pięć. A może będzie jeden, który będzie na tyle fantastyczny, że jest sam jest w stanie siebie zweryfikować, nie? Mm-hmm, to już... Nie ma takiej konkurencji, nie, w zasadzie... To jest gruby temat, gruby temat. Tak, tak, no właśnie, no bo to co powiedzieliście, moim zdaniem, jeśli zastąpimy programistów, to testerów tym bardziej, nie umniejszam nikomu, tylko w sensie to też będzie robota, którą trzeba zastąpić, tak? No, pewno dałoby się tak zrobić, wyobrażam sobie. Zawsze pewnie będzie musiała zostać jakaś granica zaufania dla tej części automatycznej, bo możemy stworzyć drugą sieć, która będzie tworzyła testy. No tak. I dobra, stworzy nam dziesiątki stron testów i nawet ktoś będzie mógł je przejrzeć, sprawdzi, że mają sens, ale nadal tak jakby, ja wiem, no nie wszystkie pewno przypadki testowe wygeneruje. Ale w sumie teraz... tester też. No właśnie. Dobra, ale jeżeli mówimy o jakiejś takiej faktycznej sztucznej inteligencji, no bo to jest wszystko kwestia taka, że ludzie mają jakiś taki zdrowy rozsądek, tak? Jak było, pewnie czytaliście o tych awariach Boeinga, tak? Co się rozbiły przez ten system MCAS, chyba tak to się nazywa. I tam właśnie było tak, że w jakiejś tam podstawowej wersji był jeden czujnik tego kąta przechylenia samolotu i on tam dostawał jakieś złe sygnały. Znaczy komputer dostawał złe sygnały, no i powodował, że tak jakby samolot próbował obniżać, tak? Tak. No i wiesz, tam było w takim raporcie, który czytałem, było napisane, że gdyby człowiek tak jakby analizował tą sytuację, nie komputer, no to by zobaczył przez okno na przykład, że okej, dobra, nie przechylamy się, tak, lecimy prosto, więc czemu miałbym tak jakby zmieniać kurs lotu? Natomiast maszyna dostaje sygnał, informację, jest źle, trzeba skorygować, no to koryguje, tak? Tutaj nie ma żadnej inteligencji, więc jeżeli mówimy o takim systemie, który sam produkuje kod i sam miałby siebie testować, no to on musi mieć faktycznie jakąś inteligencję, że to, co testuje, jest sensowne, tak? No bo może mieć, tak jak w tym przypadku, dostawać złe wejścia i robić prawidłową robotę, natomiast wynik, który będzie dostawał, jest nie to, co chcielibyśmy dostać, tak? No bo nie chcielibyśmy, żeby samolot się... No wiesz, samoloty też miały specyfikacje, te czujniki miały specyfikacje. Nie, właśnie zobacz, bo tam nie. Problem był taki, że jeśli on dostał na inpucie, że się tam pochyla, to ma tam reagować, nie? No i dostał takie wejście i się pochylał. Natomiast nie było do niego pętli zwrotnej, że spada. No właśnie. Tam by też chyba były proceduralne problemy, nie byli przeszkoleni ci piloci, nie wiedzieli, no, jak to No, to już tam włączyć. inne, tak, inne kwestie. No właśnie, o to możesz powiedzieć, że to teraz sprawdź, czy aplikacja działa w taki sposób, nie, że załóżmy takie testy, że mam 100 samochodów, 97 samochodów jest wypożyczonych i jest wtorek. Co robisz? No i tam wysyłam ci maila i coś tam, nie? I mówisz, okej, świetnie, przeszło, nie? Tak, no i ta automatyczny, sztuczny, inteligentny tester mógłby takimi testami nawalać w taką sztuczny program stworzony, znaczy program stworzony przez sztuczną inteligencję. Tak. Nie wiem, ja cały czas mam wrażenie, że mogły być takie sytuacje, że jedna sztuczna inteligencja coś wytworzy, druga sztuczna inteligencja
wytworzy testy, które będzie testować tą sztuczną inteligencję, mm-hmm. a i tak w rezultacie dostaniemy nie to, co chcielibyśmy. No, absolutnie. No, brakuje mi tego, brakuje mi właśnie tego czynnika, znaczy, no może dlatego, że jeszcze tak jakby nie widzimy takich, takich systemów, które wykazywałyby jakąś taką wiesz co, to zdrowy rozsądek. To jest problem bardzo, bardzo trudny. Też gdzieś tam jakiś taki futurolog, pamiętam, powiedział, że w sumie jak powstanie sztuczna inteligencja inteligentniejsza od nas, to nie wiemy na przykład, jaki ona cel sobie obierze i to może być totalna abstrakcja. Może na przykład wymyślić, że jej celem jest maksymalizacja produkcji spinaczy biurowych. Bo dlaczego nie? Może akurat się na tym zaczepiła i zacznie tworzyć się klony na całej galaktyce po to, żeby produkować spinacze. Bo nie wiemy, jak to zrobić. W sumie nie da się chyba tego zrobić. Nie wiem, czy jest jakieś rozwiązanie, bo no bo jeżeli jest coś, czego nie rozumiemy, no można spróbować, właśnie jest gdzieś ten trend, żeby próbować wizualizować to, co ta sieć się nauczyła, żeby jakoś tak jakby z, nie za pomocą sieci, tylko naocznie sprawdzić, co ona umie. Ale to nie będzie też chyba takie proste, no bo wtedy musielibyśmy wziąć kogoś, kto się nauczy tego języka, co ta sieć, nim napisała ten program i po prostu przeczytać ten program. Dla prostych aplikacji CRUDowych ma sens, ale jak zaczynamy mówić o sieciach, które będą zarządzać, nie wiem, krajem kiedyś, no to nie wiem. Albo sieciach, które się uczą, albo uczą inne maszyny, nie? No teraz zrozum kod, który powstał po to, żeby uczyć inne maszyny, żeby był optymalny, który nie jest optymalny dla człowieka, tylko dla maszyn. No tak. I teraz w pewnym momencie wpadamy w taką pętlę, że albo robimy krok do przodu, albo stoimy. Tak, i taki ekspert, który będzie to rozumiał, będzie kosztował jeszcze więcej niż kosztowali ci programiści, którzy by napisali tę aplikację. Może tak być. Nie wiem, może ja jestem zbyt ograniczony. Czy to wszystko brzmi fajnie i ostatnio właśnie też słuchałem ostatnio, już nie pamiętam u kogo, jakiegoś odcinka podcastu. Chyba porozmawiajmy o IT. Było coś o przyszłości, że właśnie też było właśnie to co Konrad mówiłeś, że kwestia taka, żeby ktoś zrozumiał, co ta maszyna się nauczyła tak naprawdę, tak? No bo to, że my uczymy maszynę, tak jak są te śmieszne takie też obrazki, jeśli chodzi o uczenie maszynowe, tak? Że pokazujemy maszynie, nie wiem, czołg, a ona mówi, że to jest kotek, tak? No bo tam jakiś wzór wykryła na tym zdjęciu, albo w ogóle, czy maszyna się faktycznie dobrze nauczyła, bo przecież też, może teraz już nie jest to problemem, ale w pierwszych tych jak czytałem o tym uczeniu maszynowym, to było tak, że maszyna nie nauczyła się rozpoznawać czołgu wroga czy naszego, tylko wykryła, że zdjęcia czołgów przeciwnika są zwykle w nocy robione, tak? Bo jakieś tam satelity robiły w nocy i się nauczyła, że jak ciemne zdjęcie, to wróg. Jak jasne, to nie wróg. Tak? Nauczyła się zupełnie innej cechy, niż my byśmy chcieli, bo chcielibyśmy, żeby się nauczyła, nie wiem, po kształcie czy po jakichś tam innych cechach niż to, że zdjęcie jest robione w nocy czy nie w nocy, tak? Tam się każe, to jest już ciekawy temat. Z programowaniem TDD, jak się pisze funkcję kalkulatora i tam, kiedy przesuwam 2 i 2, wyniki ma być 4. I pierwszą implementacją takiej funkcji jest return 4. Testy przechodzą, więc no. To można też, nie? If night, then enemy. No tak i mówię, tak może teraz już nie jest takim problemem, ale no to też jeżeli będziemy mieli jakąś naprawdę skomplikowaną tą sztuczną inteligencję, jak sprawdzić, że ona się nauczyła tego, co chcemy i że produkuje to, co chcemy, tak? No bo to też kwestia, okej, może nam, tak jak mówiliście już wcześniej, może nam wyprodukuje tego CRUDA, ale skąd my wiemy, że tam nie ma właśnie jakiejś szalonej środy promocyjnej, tak? Gdzie auta idą za zero. Dokładnie. Tak. Albo tak. Dla kogoś. Albo dla kogoś. No tutaj też jest kwestia taka, że okej, no w sumie też nie możemy mieć pewności, że ten kod, że programista czegoś takiego nie zrobi, tak? I były sytuacje, że gdzieś tam ktoś zaszywał jakieś rzeczy, których nie miało być, no ale przynajmniej na razie ten kod jest na tyle okej, znaczy w sensie czytelny dla innych. Zawsze można go zobaczyć, tak? Jest tak, to. Tak. A może... No nie wiem, jak to rozwiązać. Może to jest kwestia, że trzeba będzie zmienić mentalność? Może tak, może to jest kwestia właśnie, że tego się nie zmieni, tylko no, będziemy musieli się przyzwyczaić, tak? I może zaakceptować. Może kiedyś mówili, ja nie wsiądę na nic innego, co nie ma czterech nóg i nie je trawi. Konia, nie? No, a teraz dokładnie. Jeździmy samochodami i myślimy o autonomicznych. Tak, i to też weź pod uwagę, że teraz te auta, to latamy. Też tej elektroniki przecież jest
kupa. I to też jest tak, że nie wiem, wciskając pedał gazu, czy tam hamulca może lepiej, masz dużą nadzieję, że ten hamulec zadziała, tak? Że te wszystkie. Na razie to chyba tej. Chociaż kurde, też już może nie to być sztuczna inteligencja, ale nie, nie, to wiem, ale bardziej chciałem powiedzieć, że teraz też to są te wszystkie systemy, jakieś tam presens i inne takie, że wiesz, wykrywają ludzi na drodze, też ci potrafią hamulec nacisnąć automatycznie. Powiedzmy, może to nie sztuczna inteligencja, no ale. Sygnał wysłać. Prehistoryczny, tak. Nie? Czy no, prehistoryczny poniosą mnie, ale przeszłość, nie? Nacisnąć. No tak, tak. Tak to dla nas już kręcić numer, tak? No już nie kręcimy tak, numer. Tak, właśnie. Tak. No to nie chociaż ja pamiętam taki telefon jeszcze. No ja też. Ja też. Niedobrze. Nie, po prostu starzy jesteś. Pewno tak. No dobra, może być no to, ciekawie. No myślę, że to będzie naprawdę ciekawe, zwłaszcza jak jest pojęcie, na pewno się spotkaliście z pojęciem osobliwości, czyli po prostu w pewnym momencie inteligencja stanie punktem kluczowym będzie, jak będziemy w stanie wytworzyć sieci, które tworzą lepsze sieci i po prostu osiągniemy szybko w pewnym momencie, w paru dniach, może godzin nawet, bo potem to już będzie się tylko software'owo usprawniać. Inteligencja, która nie ma granicy właściwie, no bo na pewno przekroczy ludzką, ona może po prostu wytwarzać coraz lepsze i nie ma szansy, żebyśmy już w ogóle kiedykolwiek zrozumieli, co one tworzą. One będą mogły nam odpowiadać na pytania dotyczące fizyki, będą mogły nam tworzyć teorie, urządzenia, których nie będziemy mieli pojęcia, jak działają. A to nie jest trochę pytanie, tak, czy będziemy ich z nich używać, bo znowu nie będziemy wiedzieli, jak to działa. To trochę to, co powiedział Elon, że jak nie wypniemy sobie kabli w komputer, to sorry, to maszyny nas po prostu no, nie zjedzą, ale przeskoczą, tak? I w tym momencie to w tym było. Nie nadgonimy po prostu. Tak. To jest jakaś tam próba odpowiedzi na ten problem, żeby rozszerzyć ludzkiego mózgu możliwości. Tak. Tak, że... Oglądaliście Sex Death Robots? Nie. No oglądaliśmy. Nie? Konrad, nie oglądałeś? Nie oglądałem. Tam jest taki odcinek, kiedy pudding, czy jogurt zyskuje świadomość. Zaczynasz ciekawie. No, jest bardzo śmieszny odcinek. Ja tam zyskuje świadomość, jest bardzo inteligentny, pomaga ludziom. I w pewnym momencie pokazuje wielkiego foketa i odlatuje z ziemi, nie? jest bardzo śmieszny odcinek. I tutaj tak samo właśnie może być, nie? To co powiedziałeś, że nauczy się i właściwie, wiesz, zrobi ten Area 53, niech będzie, tak? Gdzieś. I w pewnym momencie po prostu zniknie z ziemi, bo po co? Po co się ograniczać do jednej planety? I wtedy być może wszyscy ci, którzy są wpięci w Neuralinka, albo będą wiedzieli o tym, albo nie, albo będziemy tylko marionetkami, a może będzie Matrix. Wow. To już wtedy nie tylko programiści będą niepotrzebni. No dokładnie, ale to jest problem, który naprawdę jest często poruszany na tych wszystkich futuro AI-owych konferencjach, bo no, dążymy do sytuacji, gdy ludzie nie będą musieli nic robić tak naprawdę. No tu jeszcze jest problem też finansowy, nie? No bardzo, bo za co płacić ludziom, jeżeli wszystko robią maszyny wielokrotnie lepiej? Tak. Wszystko da się zoptymalizować wielokrotnie lepiej i tak naprawdę nie ma sensu nic robić, poza, nie wiem, zawodami takimi czysto ludzkimi, jak, nie wiem, przedszkolanka albo kelner, bo teraz nagle obsługa przez człowieka będzie ekskluzywną premium, usługą. Nie? Tak, też o tym myślałem właśnie, że kontakt z człowiekiem to w premium. Nie wiem, strach się bać. No, trochę tak. I w kontekście tego wydaje mi się, że to się na pewno kiedyś wydarzy, więc... Takie pytanie, czy programiści będą, chyba że będzie trzecia wojna światowa i się o wiele lat cofniemy, ale kiedyś by się to mogło na pewno wydarzyć. Jeszcze taka ciekawostka, właśnie a propos neurolinków i w ogóle komputerów, nie? Jakaś książka, nie wiem, czy to Lem, czy to ktoś inny, czy to ten taki filozof współczesny, pisał o tym, że jak już będziemy mieli te chipy w głowach, nie? Czy tylko jak już będziemy mieli chipy w głowach, to później będzie wyścig zbrojeń, nie? Że ty sobie kupujesz chipa, a ktoś, kto ma więcej hajsu, kupuje sobie nowszą wersję chipa. Nie? I jest jeszcze, wiesz, ma więcej dopalacza w mózgu, jest bardziej charyzmatyczny, ma większą Wikipedię, dostęp do większych źródeł informacji.
I tu może być ten wyścig też, nie? Nawet nie musi być wojna, tylko po prostu twój chip nie będzie tak sprytny jak jego chip, nie? Twoja chmura będzie mniejsza niż jego chmura i w ten sposób też będzie walka. To, tego, streściłeś fabułę Cyberpunka, tak? Nie. No, ale tam też są te chipy i wymiany. Tak. To też to, no. Na rozmowie kwalifikacyjnej będę sprawdzać poziom chipa z Sharpa. Tak, właśnie to też było ciekawe, nie? Że nawet nie będzie rozmowy, tylko po prostu twój chip spotka się z drugim chipem i się dogadują, nie? I tyle, nawet nie musisz nigdzie iść. Czy kontaktujecie, tak? Czy... Tak. No wiesz, no bo jeśli masz pójść i używać nie swoich umiejętności, tylko tych wgranych z chipa, dobrego wychowania, wiedzy programistycznej, czy wiedzy z obsługi użytkownika, ale nie musisz jej mieć, bo możesz sobie ją wgrać, no to właściwie tylko mówisz, że okej, tak wyglądam, mam wersję oprogramowania szóstą, nie? Czy mogę pracować? No dobra, ale to czekajcie, bo teraz się zgubiłem. To te chipy będą przed AI, która zastąpi programistów, czy po? Bo zakładałem, że po, a wtedy po co miałbym iść na rozmowę, żeby... Ja myślę, że przed. To będzie taki etap rozszerzania ludzkich możliwości, ale mi się wydaje, że gdzieś kiedyś powstanie inteligencja, która będzie na tyle inteligentna, że nie będzie... Ona będzie na wszystkie pytania odpowiadać, ona nam zoptymalizuje gospodarkę, rolnictwo, wytwarzanie wszystkiego. Ostatecznie nie będzie potrzeba pracować, bo nie będzie potrzeby takiej, bo wszystko będzie można zrobić automatycznie. No to wtedy te chipy, no to nie za bardzo chyba. Ja to tak widzę. Bo to takie, okay. To co Jarek powiedział, to taki cyberpunk, nie? Tam AI, tak. On tam gdzieś się przewija, ale no nie jest jeszcze taki. No ale, no okej. Okay. Tylko, że ta wizja w cyberpunku jest taka bardziej... No właśnie, nie taka, że ludzie będą sielanka nie pracować, bo wszystko będzie sztuczna inteligencja robić i tylko to będzie taki bardziej mroczny, że się ludzie będą zabijać. To w drugą stronę raczej. Tutaj mówimy, że ta sztuczna inteligencja, przynajmniej ja tak zrozumiałem, że sztuczna inteligencja i te wszystkie zmiany dążą do tego, do takiej idylli, tak? Że ludzie nie będą pracować, będą żyli na trawce, to wszystko to będzie... Może właśnie nie, może będą się zabijać jakieś... Z nudów. Nie, bo problem jest... Tak, problem jest taki, że jeśli masz fabrykę i tam pracują ci jacyś ludzie, to ci ludzie produkują rzeczy, produkują hajs dla ciebie, ale jednocześnie produkują dla siebie pieniądze, żeby żyć. I teraz jeśli wywalisz tych ludzi i weźmiesz roboty, to produkujesz więcej, zarabiasz więcej hajsu, ale nie masz tego komu sprzedawać. Tak? No bo ludzie nie mają pieniędzy, żeby od ciebie kupować twoje produkty. No tutaj się przewijają koncepcje tego podstawowego dochodu, który tak. Ci się po prostu należy i masz. No i to nie wiem co, wydajesz na sobie na życie i pewno i tak zazdrościsz komuś. Nie wiem, może wszyscy mają tyle samo, no ale tak pewno byś tak chciał trochę więcej. Jak socjalizm brzmi, ale... No, taki... Wtórna realizacja socjalizmu. Tak. Nie, wydawało mi się, że testy już były tego ustroju i tak średnio wypadły, ale może będzie wersja 2.0 ulepszona. Pierwszy raz w historii, bo to musi to naprawdę ogromny krok, zmiana, bo to pierwszy raz w historii nie my będziemy coś wytwarzać. My będziemy tylko odbiorcami tak naprawdę. Tak. Bo tu no, w socjalizmie no, to jednak trzeba było tych ludzików zagonić do wideł. Ktoś był nieszczęśliwy bardzo. No nie wiem. Ale zobaczymy. To też odeszli, bo to oprogramowanie nie. Tu o socjalizmie. No, to takie. Widać są rzeczy powiązane, jak skoro nam się udało przejść od jednego do drugiego. No a tam na Trello coś. Ja nie czytałem za bardzo tego. Coś tam było takiego, co moglibyśmy. Nie, Jarek? Paweł powtarza to, co powiedzieliśmy. Że to jest tak, że może po prostu będziemy programować specyfikacje, czyli właśnie to i warunki brzegowe. No i później jest to, że maszyny są znakomite w zapamiętywaniu rzeczy i przypominaniu ich sobie i tworzenie grudów czy formularzy kontaktowych na stronę to nie jest zadanie wymagające finezji. Ale wyjście poza klepanie kodu w kierunku bardziej twórczych rozważań, tego myślę, że szybko na maszyny nie zabiorą, nie?
No to, czyli to, co powiedzieliśmy, czyli wszystkie jakie proste rzeczy CRUDowe plus ewentualnie jakieś ify na dni tygodnia czy coś, to jesteśmy sobie w stanie wyobrazić wszyscy poza styptykiem. Rzucili mnie, tak? Przepraszam, czytałem. To jest. Tutaj Trello. To ja myślę, że to też da się jakoś tak dobrze wytłumaczyć, nie? Być może wersja 2.0 będzie to miała. Znaczy, ja tak jeszcze może skomentuję. Ja nie wiem, czy ja jestem aż takim sceptykiem, za jakiego byście mnie chcieli. Ja bardziej uważam, że to mnie nie dotyczy. Że ja za swojego życia jeszcze tego nie doświadczę, nie? Bo tak też trochę nie poruszyliśmy tematu horyzontu czasowego. Tak? No właśnie. Tych wszystkich zmian. Bo okej, jeżeli mówimy, że tam za 500 lat się takie wydarzy, no to może okej, no może... Może się wydarzać. No nie wiem. Ja na przykład dzisiaj widziałem, nie wiem, tutaj gdzieś tam na internetach, że zrobili z tych odczytów ECG, tak? To są te elektro z głowy, te fale, że odczytują, że komputer czytuje z tych fal to na co patrzysz. No było, że czytanie w myślach, tak? Tak, tak. I to takim spoko się sprawdzało, nie? To też takie... Patrzysz na obrazek, widzisz coś tam, jakieś fale się wygenerowały, komputer patrzy na fale i właściwie widzi to samo co ty, nie? Dobra, ale... Przedmiot widzisz, tak? On widzi, jaki ty przedmiot widzisz? Tak, widzisz na twarz, widzisz jakąś animację i to tam się w miarę rusza, nie? Nie jest to jeszcze płynne 30 klatek, natomiast to przypomina mniej więcej, że to na co patrzysz. I nie piję tutaj do ej, bo to nie ma nic wspólnego, tylko raczej chodzi mi po prostu o postęp technologiczny, który jest stworzony, nie? Jeszcze a propos, to mi się też przypomniało tak właśnie z tym neuronikiem od Ed Elona, że to też nie jest tak, że my się wepniemy i to będzie działało, tylko to po prostu będą jakieś fale, które my się musimy nauczyć komunikacji, mózg musi nauczyć te fale odczytywać, nie? Więc to nie jest takie USB, że cyk, cyk się wpina, tylko ci to zaszczepią ci to, wszczepią ci to, dopiero później ludzie muszą się nauczyć używać tej technologii. To też trochę potrwa. Natomiast dzięki Paweł. Natomiast ja myślę, że za naszego życia jeszcze zobaczymy rzeczy, które się nie śniły filozofom. Nie, to z tym się zgodzę. I to wszystko, co mówisz o postępie technologicznym, jak najbardziej ja to przyjmuję i też jestem pod wrażeniem. Natomiast nadal dla mnie to są inne rzeczy niż ta sztuczna inteligencja, która tworzy program, tak jakby wiesz, daje jej specyfikację, stosik karteczek i ona mi wypluwa program. Tego nie widzę. I w ogóle, gdzie tu agile w tym podejściu? Czy to się skaluje? Tak. Tak, musi być. Czy możemy mieć dwie sztuczne, czy może nam na przykład wypluwać tego CRUDA w dwutygodniowych iteracjach? Oj. Jakoś mówię, ja mam, tak jak mówię, ten postęp technologiczny, zmiany, naprawdę magiczne, że tak powiem, rzeczy, magic, to tak, natomiast no tu tej sztucznej inteligencji, wytwarzania programów skomplikowanych, powiedzmy, bo jakieś takie proste, okej. Dobrze, a zdefiniuj skomplikowany. No, powiedzmy... Kurde, trudno określić skomplikowany, bo nie? Każdy duży problem rozbija się na parę małych. I myślę, że komputery są dobre w tym rozbijaniu właśnie dużego gówna na małe kawałki gówna. I do takiego momentu dojdą, że wreszcie dojdą do takiego małego gównienka, bobka, że myślą, aha, to jest if. I z powrotem sobie to złożą i wiesz, nie będzie if-a, tylko po prostu będzie 0.1.0.0.0.1, a może będzie kwantami, nie wiem. Co się stanie, jak kwant wejdą też, nie? Będzie szybciej. Rozwijać liczby pierwsze. Będzie od razu. Nie wiem, wiesz co, mówię, może za mało w temacie siedzę, może to jest faktycznie mój sceptycyzm, może jestem za stary, zbyt zamknięty na te wszystkie rzeczy i jakoś po prostu tego nie widzę, tak? Tutaj trudno sobie mi wyobrazić takie coś, co dasz mu specyfikację, on ci wypluje aplikację, a potem mu dasz, nie wiem, drugą kompletnie. Nie, że tu mam wypożyczalnię samochodów, a tu mam wypożyczalnię rowerów. Nie? Specyfikację, załóżmy, że tu mam wypożyczalnię rowerów, a tu mam aplikację bankową.
i ona mi wypluje jedną i drugą aplikację. Właśnie, no trochę mnie uprzedziłeś? Czyli co? Czyli u... Uprzedziłem, no. Uprzedziłem, właśnie, uprzedziłeś. Myślę, że jedyny problem, który teraz jeszcze jest, który ja powiedzmy nie widzę rozwiązania, to właśnie coś, co, czego jeszcze nie było, nie? No bo jak już weźmiesz sobie wypożyczalnię tutaj wstawisz rzeczownik, to automatycznie ci generuje wszystkie rzeczy, tak? Myślę, że GitHuby, Bitbuckety i te wszystkie innego typu repozytoria są świetnym miejscem do uczenia się aplikacji wszelkiej maści i to będzie jakaś taka baza, nie? Czy chcesz zrobić aplikację typu sklep mięsny, czy wypożyczenie rowerów, czy biznesową, idziesz sobie do repo, patrzysz, już jest i ją doprecyzowujesz. Ale jeśli chcesz na przykład zrobić sobie wypożyczalnię tasaków mięsnych w formie bankowej, raty, niepłynnej, coś tam, myślisz sobie, o, 0%. Gościu przegiął, nie? Doprecyzuj. Idziesz, doprecyzowujesz znowu i myślisz, a okej, to już kumam, nie? Czy chodziło ci o... Mówisz, tak, a ty mówisz nie. A on mówi, to wiesz, to jest nadal, sorry, ale mówię, ja tego nie widzę, bo nadal to jest, nie wiem, ja będę takimi rzucał kłody pod nogi, no jak tak, zawsze. Kłody pod nogi i przykłady z życia. Pamiętacie, było chyba na stronie PZU był taki ludek, któremu można proszę było tam... cię, no, no proszę cię. Kurde, no ale to jest to samo, przykłady. Właśnie tak samo opisujesz. Który to był rok? 96? Nie, no niedawno to było, parę lat temu, tak? No. I on też to było po prostu, powiedzmy, baza ifów, tak? Drzewo decyzyjne, tak? Jeżeli ta postać ma, nie wiem, skrzydła, no to tam Barry B. Benson, tak? Może być potencjalny, ale nie może być już Kubuś Uszatek, tak? Nie wiem, mówię, może ja jestem zbyt... Ten, jak to się mówi, że mózg za mały, nie? No, mózg za mały. Głupiutki. No głupio, tak. Misio małym rozumku. O. Tak. Może to jest kwestia tego, że nie powstało nic takiego jeszcze, bo wszystkie te AI teraz to jest takie właśnie płytkie wnioskowanie w sumie, jakieś tam miliony ifów ładnie opakowanych. Nigdy nie spotkaliśmy czegoś, co samo wywnioskowałoby coś tak naprawdę nowego, tak? Jakiejś takiej prawdziwej sieci. Dlatego też się mówi o machine learningu, a nie o AI-u tak naprawdę, bo to są na razie takie raczkujące jakieś tam algorytmy, no po prostu. Trochę Bida matematyki. AI. Dokładnie. Może takiego czegoś jakbyśmy doszli. Możliwe, może ja jestem po prostu niewierny, Paweł, no. I potrzebuję dowodu. Jak zobaczę, to uwierzę. Mówię, no widziałem te przykłady, mówię, no one były dawno, tak, dawno i nieprawda, ale no też obiecywały dużo, a skończyło się na tak, że click and play potrafił tylko takie gry, tu tego agenta PZU też, mimo że miał świetną bazę i wiedział, kto to jest Barry B. Benson, to dało się go jakoś tam wymanewrować i że nie jest gadanej tam postaci, tak. No. Bot na Twitterze, który został faszystą. No, tak, no. Wszystko jest na razie głupie bardzo. To ciekawe, czy dożyjemy właśnie czegoś naprawdę takiego. Myślę, że to klejenie faktów jest takim czymś trudnym, nie? Bo jeśli byśmy sobie zaplodowali nasz mózg w internet, tak, to czy on się czegoś nowego nauczy? W sensie nie będzie w stanie trudne słowo jak na mnie, syntetyzować nowej wiedzy, tak? Tylko już coś się nauczy, to już coś wie i od tej pory na podstawie tego wyciąga jakieś fakty. Ale jak szybko może przyswoić, że jeśli ktoś właśnie wciska ci jakiś kit, to właśnie o tym, że Hitler robił małe dzieci i psy, a przy okazji miał skrzydła, to co z tą wiedzą zrobisz, tak? Być może normalny człowiek skumrze, aha, śmieszny dowcip, milordzie, i pójdzie w niepamięć. A tutaj niestety AI sobie gdzieś to zapisze w pamięci i jakaś tam waga zacznie, wiesz, robić dziwne momenty, nie? Dziwne decyzje podejmować. I teraz jeśli przyjdzie tutaj miliard Chińczyków, czyli tylko bardzo mała grupa ich i tylko oni będą robić dowcip temu botowi, no to te flagi się zaczną przeciążać. I być może to jest jakiś problem, że musi być jakiś taki antyspamowy filtr na wejściu, tak? Który... No ale to wszystko jest takie, że właśnie wydaje mi się, że brakuje czegoś wyżej, bo to tak mówisz, okej, że powinien być antyspamowy filtr, ale to wszystko też musiało być stworzone, nie? Mi się wydaje, że właśnie, znaczy ja nie wiem jak to działa u nas, ale no ty masz jakąś taką
tak jakby właśnie ten zdrowy rozsądek, nie? Tak. No. Są osoby z jakimś tam zaburzeniem, gdzie tam nie potrafią na przykład tak jakby wywnioskować, czy ty żartujesz, czy na przykład mówisz prawdę, tak? Znaczy w sensie, czy nie żartujesz, tak? I wydaje mi się, że to powinno być coś takiego na wyższym poziomie, jeżeli o czymś takim mówimy, że to nie może być coś, że specjalnie zaprogramujesz filtr, bo to zawsze ktoś zrobi gdzieś indziej obejście, na które już nie będziesz przygotowany, tak? Musi być coś takiego bardziej korowego, bym powiedział, tak. Czyli no, jakiś taki zdrowy rozsądek, tak, że musi ten AI jakoś tak lepiej to robić. Trzeba sieć neuronową nauczyć się zdrowego rozsądku. No coś takiego, nie wiem, czy to musi tylko być zdrowy to rozsądek. Być zdefiniowane tylko... przez kogoś, nie? To zdefiniuje zdrowy rozsądek. Gdzieś mówi się, że na razie jeszcze nasze dzieci będą pracować w zawodach, których jeszcze nie ma, nie? Tak, i jedną tak. z nich była mowa, że to będzie na przykład nauczyciel sieci neuronowych. Tak, to też mówili w ogóle o nas tak naprawdę. Gdzieś czytałem, że to nie jest tak, że nasz zawód się skończy, tylko się właśnie przełączymy na takich gości, którzy tłumaczą sieci neuronowej, o co chodzi, nie? Że my będziemy ją uczyć. To niekoniecznie będzie wpisywanie czołg, nie czołg, dzień, nie dzień, tylko jakaś inna forma uczenia, nie wiem. Widzisz, nie wiem. Stał z takim patykiem przy tablicy A, B, C. Zdać trzy różnice. Tak. No nie wiem, no może, to jest, mówię, to jest też w moim przypadku może kwestia właśnie, że jeszcze nic takiego no nie mamy, tak? Na razie to są takie bida próby i okej, okay, one faktycznie nie są, w sensie bida, jak się popatrzy na to, co się udaje osiągnąć, no ale od tego, co mamy, do tego, co tutaj chcemy, żeby było, no to jeszcze według mnie długa droga, więc ja się na razie nie przyjmuję, że... Że stracisz pracę jutro. No, że, no tak, chociaż... W sumie tak dzisiaj mam dziesięciolecie, więc może akurat tak zamknę na dziesięciolecie. Tak, to jest taka stronka, już nie mówiłem, Replaced by Robot, nie? Mm-hmm. Zobaczmy, developer. To jest jeszcze ten Will Robot Take My Job, tak? Tak. Z komentarzy. Tu właśnie jest na przykład CRM developer, ma 48% szans na zastąpienie, jest, nie? Przepraszam, jest tak jawnie CRM developer? No tak jest napisane, nie? A CMS developer? A frontend developer? Czekajcie, jest .NET developer. Dotny developer 48%. Coś tutaj... Jest bardzo dużo takie. Ale na przykład .NET web developer już tylko 21% szans. Może dlatego, że wiesz, że sądzą, że nie będzie, że .NET developer to desktop i może sądzą, że desktop development nie będzie, wiesz, w modzie. Nie ja tu mam na tym Will Robot Take My Job, web developer 21%. Ale jest też napisane No Worries. Ale w jakim czasie to jest odpowiedź? To jest jakaś perspektywa czasowa? Czy... Next two decades, czyli 20 lat. To akurat do emerytury. Tak. Gdzie? Do czego? Do śmierci. Ja na przykład w jakiś czas było, żeby uczyć dzieci programowania, nie? Tak gruboszo, że dzieci programowanie. Ja już też mówiłem, ale się powtórzę, że już swojej córy na przykład programowania nie będę uczyć, bo to już trochę nie będzie sensu. Będę raczej mówił, żeby płynnie i z drukowanymi literami mówiła do mikrofonu, nie? Co chce. Albo tego Neurolinka niech już tam zaczyna obcać. Tak, tak. To też ciekawe jest, bo to będzie komunikacja taka dwustronna, nie? W sensie ty sobie coś myślisz, komputer być może, czy to nie jest nie tylko baza wiedzy, ale też możesz przesłać dane, w sensie request tam i coś się policzy, nie? I wróci ci wynik. Tak, gdzieś sobie tak super szybko z sprzężeniem zwrotnym pracował na czymś. Tak, kiedyś tam coś sobie myślałem, że to też jest takie ryzyko, że nie będziesz nadążać z tymi informacjami, nie? Że będziesz sobie myślał, a to już będziesz miał wynik i nie będziesz miał czasu na to, żeby przemyśleć, co czy z tym zrobić. Chcesz to w ogóle ten wynik, tak? Tak, tak. Będziesz myślał, fajnie, że od razu masz wynik. A tu ziemniaki bym trzeba obrać, a tam komputer. A tu mówi, wiesz, wzór ziemniaka. Już dzwonić do drzwi, nie? Z obranymi ziemniakami. Okej, okay. No może. No. No dobra, to jest taka strasznie, odlecieliśmy trochę. Jak myślicie, właśnie w przestrzeni najbliższych 20 lat, czy 30, no, pomijając AI-a, tak się zastanawiałem, języki programowania się zmienią, będą się jakoś... Ja ostatnio się zastanawiałem, czy na Star Treku każdy system był w innym języku programowania i frameworku.
nie wiem, silniki w Raście, toalety w C++, interfejsy w Angularze i to w 6 wersjach. Czy bez nie... żadnych tych złych skojarzeń, tak? Nie, że to nie, podświadomie wybrałem akurat. Ciekawy jestem, czy to się... Bo tych języków jest dużo i wydaje mi się, że to jest taki dziki zachód, że za dużo jest tych języków. Znaczy wiesz co, pytanie tutaj ja bym trochę zmodyfikował, bo bardziej bym się zastanawiał, czy jeszcze wyższego poziomu jakieś języki wejdą, tak? No bo powiedzmy te języki, co mamy, powiedzmy no są tam na różnym poziomie, tak? Powiedzmy, natomiast no te C-Sharpy, Rusty i te inne powiedzmy są na tym powiedzmy podobnym poziomie. Pytanie, czy coś właśnie nie będzie na wyższym, tak? Żeby jeszcze po prostu wejść na wyższy poziom z tym programem. Kolejna abstrakcja, tak? Jakaś. Tak, tak, że coś się wyższego. Daje, że to jest tak. No bo teraz jak tak patrzeć na pracę takiego programisty, to strasznie dużo ma takiego technicznego jeszcze rzeczy do klepania. Jeszcze teraz te DevOpsy, mikroserwisy, ileż to trzeba się napisać kodu, który obsłuży jakiś serwis Discovery i w ogóle inne rzeczy, które w sumie to są wtórne i za każdym razem to samo. Nie wiem, no nie wiem, tak tylko myślę na głos. Zastanawiam się, jak to, czy właśnie może ta nowy język nie przykryje tych detali teraz nam. No. A to myślałem, że to Kubernetes to wszystko tam załatwia. A to nie wiem. Ja też nie wiem, tak właśnie myślałem tylko, że może przykrywa tym serwis meszami i z wszystkim. A to nie będzie tak na przykład, że powstanie właśnie pierdyla tych języków tego czwartego, piątego, szóstego poziomu, nie wiem, ile ten, który poziom teraz mamy. I trochę tak jak z refaktoringiem, że ktoś dostrzeże, wiecie, wspólną część, wyciągnie i będzie kolejny ten etap właśnie, że ja jako programista chcę, żeby aplikacja działała szybko. Żeby tworzyć szybko aplikację. Na przykład nie, albo ja jako klient chcę mieć wypożyczalnię samochodów. Może tak. Ale to będzie język do wypożyczalni samochodów wtedy, tak? Gdzie będziesz nie wiem, nie, miał... może będzie taki pisany. I w sensie później tylko przyjdzie deweloper, postawi parę regexów, tak jak masz ten BDD i tyle, nie? I prosisz go klienta, żeby powiedzmy dopasował słownik, żeby nie mówił wypożyczalnia, albo pożyczka, albo rental, albo jeszcze for, tylko żeby przyjął, że zawsze wypożyczalnia i z tego się wygeneruje aplikacja, nie? Gdzieś taki był trend do tworzenia, on chyba umarł ostatnio jakoś, tworzenia wizualnych języków, że tam wyklikujesz, że rysujesz, nie pamiętam teraz już nazwy, ale że z bloczków, tak, żeby nie pisać, tylko żeby bardziej tak opisywać te kroki wszystkie. Powaga? Jako flow jakiś. No dobra, ale to już zapewne... Ale on się nie udał, bo chyba ostatecznie to Scratch może Scratch tak, jest, może Scratcha tak. Teraz Enterprise Scratcha zrobić. Enterprise Scratch Bean. Ale to powiedzmy, to jest kwestia zmiany tylko interfejsu wprowadzania, nie? Bo tak jakby, no okej, okay, możesz mieć bloczki, tak. Pytanie, jak tutaj co też... te bloczki by reprezentowały? No w sumie tak, mogłyby trochę wyższy poziom abstrakcji reprezentować, ale nadal, no wydaje mi się, że to jest kwestia, okej, okay, może to by był wyższy poziom, ale też powiedzmy taka to jest kwestia zmiany tego inputu, tak? No bo teraz też ten input jest powiedzmy taki prehistoryczny, tak? Nadal te klawiatury, literki, zamiast może kwestia taka, że powinniśmy, wiecie, w sumie kiedyś tak było już, jak 8-bitowce, wiesz, nie pisałeś tam load, tylko wciskałeś jeden przycisk i ci się całe słowo kluczowe w Basicu pokazywało, tak? Może tutaj jest kwestia, że te klawiatury i ten input nie jest wydajny. Może tutaj trzeba by popracować, wiesz, taka C-sharp keyboard, tak? Że masz słowa kluczowe, tak? Dla stenotypistki, tak? Tak. Znaczy, no mamy te... Woraki? Nie, chciałem powiedzieć coś innego. W Visual Studio mamy te snippety, nie? Które niby mają przyspieszać, ale nie wiem, czy jakoś to się tak popularne... Dla mnie działa cetor i prop. Reszta do dupy. Okej, okay, dobra. Chociaż ja wiem, że na przykład w WPF-ie też jest, jak masz te dependency property, to też dużo upraszcza. Jest IntelliCode, tak? W Visual Studio, który ma zgadnąć na dodatek, co ty chciałbyś napisać. Wiesz teraz. Co? I tam nawet część działa. W sensie oni tam mają... zgaduję na zasadzie częstości użytkowania, nie?
I to rzeczywiście czasem nawet trafia. Ja tylko jeszcze powiem a propos wprowadzania, że jakiś robili testy dla studentów, którzy się uczyli i pisali notatki, dla tych, którzy pisali odręcznie i tych, którzy pisali na klawiaturach. I klawiatura jest dużo szybsza niż pismo ręczne. Ludzie się przy tym pisali dużo więcej zapamiętywali. Natomiast jeszcze a propos klawiatury w ogóle i słowa mówionego, to u mnie Gabryśka czasem do komórki mówi, widzi jak ja mówię, więc ona też już tak naturalnie mówi do tego telefonu. I pamiętam, że jakaś laska kiedyś z Microsoftu opowiadała, że jej dzieci już nie chcą pisać, one chcą mówić do urządzeń. Także myślę, że cały ten właśnie to stukanie to odejdzie, nie? Czyli to będzie programowanie mową. Wydawanie rozkazów raczej, nie? W sensie, rozkazu. No tak, imperatywne nie mam. Hej, przesuń kursor w lewo. Nie, jeszcze w lewo trochę. Tak, tak. Poczekaj. Teraz prawo, za dużo. Tak. Za dużo, tak. Myślę, że tak. Znaczy, przystosowanie może nie będzie. Może będą te wszystkie eye trackery, nie? Które po prostu wiesz, śledzą, nie? No, tak, coś mi wpadło do oka. Klikasz, tak. Klikasz albo kupujesz coś głupiego. Myślę, że tak, że to będzie dużo szybsze. No, jak będzie, no te... jak będzie, no. No chciałem tylko, że... Bo tak jak powiedziałeś, że ta klawiatura jest takim szybkim, nie? I to musiałoby być coś takiego, co by pobiło tą klawiaturę. No jest precyzyjne. Tak samo tak. Mysz. Nie ma nic precyzyjniejszego niż mysz, nie? No, ale wiesz, no ta klawiatura, na przykład inny układ, tak? Też jakoś tam, powiedzmy, są takie regionalizmy, tak? Gdzieś tam o, proszę, niemieckie i inne. Ale no ten US standard jakiś taki też jest. Czy to jest kwestia tego, że ludzie po prostu są przyzwyczajeni od małego? Wiesz, no ja pamiętam, że od zawsze taki układ miałem, tak? Kuwerty. Mijając te 8-bitowce, gdzie tam chyba był inny trochę układ, ale powiedzmy za długo na tym nie działałem. No bo ten dworak, nie wiem, czy tam są ludzie, którzy tego używają, ale to też nie jest jakieś takie popularne, nie? Chyba jakieś widziałem badania, że ostatecznie on wcale nie jest taki inny layout. Jest taki szybki, właśnie. Tak? To jest przyzwyczajenie. Nie mknęło to, ale nie przychodzę. No nie wiem, no a to jest wprowadzanie, nie? Same języki, nie wiemy w takim razie, jak to się zmieni. Będzie jakiś nowy, wyższego poziomu język pewno. Q-Sharp będzie. Już ale jest. Nie będzie, ale to będzie wyższy poziom? Nie będzie wyższy poziom, tylko inna platforma, nie? No może. Może wiesz, wiadomo co tam w tych kubitach będzie siedzieć. Jeden ale kubit dalej, wiesz, będzie ci... Dalej będzie for each jakiś, nie? Summa summarum. Jeden kubit będzie, wiesz, zasymuluj mi wszechświat, a drugi dodaj ziemię. A trzeci sprawdź, czy to ma sens. Czy działa, tak. Tak, no. Właśnie. Kto to tam wie, co tam siedzi? Ja nie wiem. No, no nie wiem, z tym językiem to ciekawe jest. Mi się wydaje, że powstanie coś takiego, co tak jak powiedział Paweł, będzie wyższą abstrakcją po prostu. Tak jak patrząc w przeszłość, no to pierwsi programiści musieli przestawiać kabelki. Potem były różne procesory, nie? Trzeba było projektować pod różne procesory. Teraz właściwie świat zdominowało x86. I w ogóle się już nawet nie zastanawiasz na tym, że pod spodem to jest taka architektura i tam ISA. Ja czasem tak mam, ale później szybko o tym chcę zapomnieć, bo nie wiem jak to działa. Ale nie musisz myśleć o tym, nie? Tak. Coraz wyższe rzeczy. No i zastanawiam się, co teraz tą abstrakcją przykryjemy właśnie. Wydaje mi się, że może takie infrastrukturalne rzeczy właśnie. Bo to całe tańczenie wokół tych mikroserwisów, to, że to gada po jakimś tam protokole takim czy siakim, to wszystko wydaje się jakimś kolejnym rzeczą, której szczegółem. Tak, tutaj myślę, że tutaj też maszyny w to dobrze wejdą, nie? Tak naprawdę mówisz, że ma działać płynnie i masz to w dupie, na czym to działa. Masz, ile wkładasz kartę, tak, wkładasz kartę kredytową tylko, mówisz, ma działać płynnie. Odpowiedź ma być nie dłuższa niż tam 300 milisekund, jak już tak technicznie powiedzmy. I tyle, nie? Run. Run and pay. Tak. Tak. No tak, tyle, nie? Okej, okay. No może tak będzie, może tak będzie. No. Wtedy cała ta konfiguracja zostaje tylko dla geeków, nie? Którzy chcą sobie postawić na jakichś maszynach w domu takie rzeczy i robić sami to.
Tak jak robiłem chwilę w korpo, no tam nie było myślenia o jakiejś tam skalowalności, tylko brałeś suwak, czystyłeś w prawo. Póki jak są się... pieniądze. Tak, nie? Opalimy i ten, i jest, i działa. Po co skalować, po co się tym męczyć? Nie było takiego podejścia. Optymalizacja? Co to w ogóle? To była optymalizacja finansowa. Więcej tak. pieniędzy wychodzi, więcej jest fajnie, więcej zużywamy, jesteśmy lepsi. Bo nam obetną budżet, nie? No tak, to też jest sposób. Jak działa za szybko, to niedobrze nawet, bo wygląda jakby nic nie robiło. Tak, to też prawda. Jest taka sławna historia, że przepisano jakiś system i prezes wszedł i zobaczył, że od razu odpowiada i był niezadowolony i musieli dodać slipa. Ja słyszałem to samo. Za wolno. Za szybko. To nie było. Ja sam pisałem, że to było z wyszukiwarką lotów, nie? Że ludzie nie wierzyli, że aplikacja tak szybko wyszukuje, tak, i rezygnowali z wyszukiwania lotów i rezerwacji i właśnie były pętle bezpieczeństwa, że system myśli, nie? Wow, to ja tylko słyszałem inne historie, że te systemy kasowe takie były stare kiedyś na DOS-a. Jak przypisywali je na nowe systemy, no bo tam, żeby odejść od DOS-a, to że te same błędy musieli tam jakieś wprowadzać w nowych ludzie systemach. Przyzwyczaili. Tak, bo ludzie się przyzwyczaili, wiedzieli, jak je obchodzić. Tak. I po prostu tak, jak nie było błędu, no to było, że źle, tak? No bo w tej sytuacji zawsze wyskakiwał błąd, no to w nowej wersji też musi być błąd. To tylko takie słyszałem, że próbuję się wcielić dziwne. Próbuję się wcielić w życie takiego programisty, który ma zaimplementować błąd po prostu. Wraca do domu i tak myśli. Wiesz, ja się ubierasz go jako feature, tak? No, masz dzirę, tak? Dodaj błąd. To jest wsteczna kompatybilność się nazywa ten feature. Tak. No, ciekawe takie. Patrzę, czy tutaj coś jeszcze mamy na tym Trello. Co ja tu mam? Już cała przyszłość przewidziana została. Nie, no tutaj też widzę, że Paweł też tak trochę sceptycznie, Paweł Kuriata, żeby nie było, bo powiedziałem Paweł, sceptycznie podchodzi, tak, że przecenia te możliwości AI. Nie ma wątpliwości, że AI będzie dosłownie wszędzie, ale pytanie kiedy? No i że zobaczcie, ile powtarzalnych zadań nie udało się jeszcze zastąpić na masową skalę. No na razie to jest tutaj... tak. Nie wiem, czy widzieliście ostatnio tego robota, co kostkę Rubika potrafi układać. Tą rękę taką? Sztuczną dłonią, no. Ale wiesz co, ja widziałem i czytałem trochę o tym, że tam trochę tak nie do końca ona tak układa, jak tam było opisane w tych wynikach, że ona się sama nauczyła ją układać. No i to tam trwało całe dnie chyba, żeby ona się nauczyła jakoś tego, co pamiętam. No ale właśnie... Wszystko jest jakieś takie śmieszne, że cieszymy się, że to się udało, ale ile to pracy kosztowało, tak totalnie zautomatyzowany, prosty proces, a jednak... Ale pamiętajcie, że jak już się tego nauczyła, to później Ctrl-C, Ctrl-V, nie? W miliony robotów. No i to jest to. I masz milion rąk układających kostkę Rubika. Wiesz co, no nie, chodzi o to, to też były przykłady... Jakieś robili eksperymenty z wykrywaniem nowotwora na płucach, nie? Że puścili roboty, kontrola lekarze. I to było tak, że początkowo chyba lekarze dostali taki sam zestaw tych danych i w pierwszym momencie roboty zajęło, powiedzmy, tam 2 godziny AI-owi, a lekarzom godzinę, a w drugim razie to zajęło 5 minut maszynom, a dalej 2 godziny, tam godzinę lekarzom, nie? Bo ta wiedza już była. Tak. Natomiast mówię, ja tutaj też to są te podstawowe, tak, to co mówiliśmy. To nie jest jeszcze ta sztuczna inteligencja, to jest tylko. Machine learning. Bardziej takim, na takim podstawowym poziomie, powiedzmy, ta inteligencja, tak, że wykrywanie jakichś wzorców, nauczenie się ich i rozpoznawanie ich w nowych, jeszcze niewidzianych. W samplach, tak, próbkach. No to jest też to jest wykrywanie, w ogóle uczenie maszynowe to jest wykrywanie wzorca tak naprawdę, takie dobre, nie? Coś, czego my nie dostrzegamy, a ty rzucasz tam petabajty, tam tak, tam egzabajty w maszynę i wiesz, ty nie widzisz wzorca, a on może wykryć jakiś wzorzec.
Być może tutaj dobrym przykładem, czy dobrym antyprzykładem właśnie jest to, że wykróż, jak jest ciemno, to jest przeciwnik i trzeba to jakoś walidować, ale wiesz, zauważył system, tak, którego ludzie, którzy ludzi przeoczyli tak naprawdę, no bo nikt nie pomyślał o tym. No właśnie, nikt nie pomyślał, że to się może nauczyć maszyna, tak, po prostu był, to, według mnie, laika, był zły zestaw danych uczących, tak, po prostu powinni mieć miks tych zdjęć. I w dzień i w nocy, a nie tylko tego. No ale to były jakieś się, takie pierwsze te. Ile teraz jest o diversity i o właśnie o tym rozpoznawaniu zwłaszcza twarzy jakichś ludzi. A, i tak, oczywiście to... już, że tam niektóre rasy są źle pokrzywdzone, bo są złe zbiory danych i tak dalej, i tak dalej. I to też tematy jakieś wchodzą polityczne w to, bo nagle jakaś detekcja przestępców będzie oczywiście murzynów preferować, tak? No, i teraz może tak pytanie, być, czy tak, tak że naprawdę i tak jest, czy nie jest, no ale jak to robił człowiek, to zawsze można było powiedzieć, że coś, a teraz mamy algorytm, który to robi już bezdusznie zawsze. Tak, no i na przykład właśnie tym, w tym Kahnemanie, w tym myśleniu szybkim, wolnym, tam opowiadał, że jak były właśnie algorytmy do wykrywania tam jakichś chorób, nie, czy na przykład tym, jak się rodzi dzieciak, to jest w skali, jak jest skala? Nie wiem, ale jest jakaś. 9 punktów w jakiejś tam skali, nie? No i wcześniej, zanim ta skala powstała, no to każdy po swojemu. Później jakaś pielęgniarka dała tą skalę. I to Apgar. Apgara właśnie, i to zaczęło świetnie działać. No ale wszyscy, jak ta skala wchodziła, nie? I ten algorytm, to wszyscy mówili, że to jest takie bezduszne, bez uczucia, w ogóle zimne, nie? Bo wiesz, bo masz sprecyzowany schemat. Natomiast to, że to dawało świetne wyniki i to było powtarzalne i po prostu wyniki były dużo, dużo, dużo lepsze, no to już nikt nie patrzył. I tak są tutaj, można powiedzieć, tak, że a, bo to zrobił robot, to jest złe. No ale jeśli to się sprawdza i jeśli taka jest prawda, właśnie to jest z czarnymi, którzy popełniają gdzieś tam przestępstwa częściej, tak, według statystyk, no to to jest statystyka, to nie jest, maszyna nie ma uczuć, tak, nie mówi, że ich czarny ten bardziej, tylko zapisane, tak, flagi są tak postawiane. No właśnie, tylko może właśnie ludzie wolą takie podejście z uczuciem, nie? A nie maszynowe. I może tu jest problem, że wiesz, może maszyna będzie sprawiedliwiej, ale niekoniecznie ludzie tego będą chcieli. To jest... myślę, że każdy z nas przez to przeszedł. Jak były sprawdziane w tak podstawówkach czy coś tam i zabrakło komuś pół punkta, nie? I pani mówi, no przykro mi, pół punkta, żeby zaliczyć, nie? To wiesz, no kurwa, pół punkta mi zabrakło, tak? Sorry. On to tak samo z maszynami jest, nie? Ja tak ten nie system, mówiłem, system socjalny wprowadzony w Chinach, w niektórych też, miastach. Nie? Czy to jest złe, czy dobre? No, takie bezduszne strasznie, ale może ma sens gdzieś w pewnym sensie, tak? No, jeżeli wiadomo, że jesteś, kradniesz, wyszedłeś właśnie z więzienia i wszedł, no nie wiem, jakiś scenariusz był teraz, to może faktycznie warto cię nie wpuścić do tego pociągu, nie? Ale nie, bo tak. Może ktoś będzie tam pokrzywdzony, nie wiem. Dajmy mu szansę, tak? To są chyba za grube tematy, jak dla mnie. Dla mnie no, też, ale... 53 odcinek. O socjalach. Jeszcze miałem jedną myśl w głowie, ale zapomniałem. Coś jeszcze chciałem. A, nie wiem, nie wiem, nie pamiętam. Że JavaScript i tak wszystko przetrwa. Tak, tak, jak taki karaluch programowania, nie? Dobre, dobre. Na Star Treku na pewno jest JavaScript. Programowanie. Tak, tak, tak. Na Enterprise. No dobrze, to co? No jeszcze patrzę, co tutaj mamy, ale też widzę, że Paweł mówił o tych specyfikacjach, tak, że będziemy programować. Kurde, znowu powiedziałem Paweł. Paweł Dulak. Chyba wszystko mamy. Aha, tutaj jeszcze Michał na koniec powiedział, że czeka na interfejs czytający jego myśli. O interfejsach mówiliśmy, ale nie. Czy Jarek, ty wspominałeś o tym, co czytał obrazy, w sensie te obrazy, tak, tak. Nie? Że tutaj, żeby faktycznie się podpiąć i żeby samymi myślami, tak, jeszcze programować. No ale to też chyba to jest tylko tak jakby kwestia interfejsu, nie? W sensie, że myślisz, że piszesz ifa, a nie piszesz ifa. Tak. Jeszcze a propos... Zmieniając temat, znaczy trochę zmieniając temat, odbijając się od interfejsu,
Teraz jest problem z Teslami, nie? Który gdzieś tam jakiś był wypadek z Teslą. No i teraz kto odpowiada? W sensie, jak już będą zupełnie autonomiczne te samochody bez kierownicy, nie? To odpowiada kierowca, który właśnie, znaczy pasażer, który jedzie w tym samochodzie, właściciel samochodu, czy Elon jako producent? Elon. Czy programista, który napisał dany fragment? Czy programista? No właśnie, no bo tak czy zabije niewarotne? Tak, tak. To też była ta strona, też u kogoś w tym podcaście było, że jest taka inicjatywa właśnie tam, powiedzmy, firm zajmujących się AI, że jest strona, na której właśnie są takie pytania moralne, tak jak to standardowe, że samochodzik czy tam wagonik jedzie i na torach leżą ludzie i masz wajchę, czy ma zabić na przykład młodą osobę, czy starą. Gdzieś tam jest właśnie takie różne pytanie, można sobie odpowiadać i oni to zbierają odpowiedzi, tak? Bo też zauważyli, że w zależności od tego, skąd jesteś, inaczej kultury, na takie tak. pytania, tak, kultury inaczej odpowiadasz, tak? Na przykład, nie wiem, dla nas na przykład, powiedzmy, może lepsze byłoby uratować osobę młodą, że ma jakąś tam przyszłość jeszcze przed sobą, tak? Niż osobę starą, no bo już tak, powiedzmy, przeżyła swoje, niech ją rozjedzie. A w jakichś tam innych kulturach, gdzie ta osoba starsza jest poważana, no to raczej by na przykład ktoś powiedział, dobra, tą starszą osobę uratujmy, tak? I tutaj też właśnie, że zbierają takie odpowiedzi i potem wrzucą to do AI, żeby wiedział, jak ma decydować, kogo ma przejechać. Wyczyniał hinduski soft w Tesli albo uploadował sobie europejski soft. Tak, będziesz mógł wybrać wersję. Albo takie suwaczki będą po prostu, będziesz mógł. Tak. Babcie, młodzi, psy, koty. No tak. To lubisz, tak? Nie lubię psów, no to psy może, a koty niech oszczędzą. No ale to autonomiczne samochody to jest top temat, bo wyobraźcie sobie dwa autonomiczne samochody, które w nanosekundę dogadują się ze sobą. Och, panie, marzę który, który ma ile dostać obrażeń na podstawie ubezpieczenia, które one mają, bo oczywiście będzie można mieć lepsze lub gorsze. I raczej myślę, że to będzie, tutaj mam trochę lepsze zdanie o tym, że jak będzie flota autonomicznych, jak jednemu coś się stanie, to w nanosekundę powie, że właśnie się zamierza rozpierdolić i wszystkie inne zrobią miejsce, żeby się rozpierdolił bezpiecznie. Tak powinno być. No. Że to w ten sposób będzie. Chociaż nie wiem, czy oglądaliście Upgrade, taki film. Nie, możliwe. Chyba nie. Świetny film jest, Boże, jaki jest boski. Właśnie jest wypadek. Samochodowy, samochód przejmuje kontrolę nad tam sterowaniem, jest wypadek i gość dostaje taki szkielet z zbudowaną AI-em w siebie. Wow. Dysko budżetowy. Obejrzyjcie, to jest świetny ale film. Żeby co, żeby nie mieć obrażeń, dostał ten szkielet? Dostał szkielet, no tam nie mógł chodzić. Po obrażeniach, tak? Po obrażeniach już tak, dostał właśnie. Okej. Boże, jak ten film jest genialny. Ja tam w środku właśnie ma AI-a, który nam pomaga. Oglądałeś, Konrad? Nie. Patrzę właśnie na to. Jak on się nazywa dokładnie? Upgrade. Upgrade. Mhm. Nie, upgrade. Okay. Genialny upgrade. Film. Końcówka po prostu końcówka 2018. Filmu jest. Tak, końcówka filmu rozwala na maksa. To nie zdradzaj nam. No, nie zdradzam. Podoba mi się, nie wiem jak to się nazywa w filmach, ten taki keyline, tak? Not man, not machine. More. No, no. Jest no, bardzo oglądaliście fajny. Lucy ze Scarlett Johansson. Lucy to dostała jakiś narkotyk, który zwiększył jej możliwości. Coś kojarzę, ale chyba nie oglądałam tego. Stała się komputerem w ogóle i tak. Tak, tak, tak. To w temacie tego dzisiejszego. Tak. No dobra, upgrade dodany do oglądania. Będziesz tylko tak oglądał tak jak podcast. Moja lista. To obejrzenia na YouTubie ma 3000 pozycji. To Upgrade można, to jest taki trochę film akcji, ja mam takie śmieszne momenty, można jednym okiem obejrzeć, natomiast końcówka robi robotę. The best. No więc właśnie, jak już te powiedzmy samochody będą autonomiczne, no to wiecie, zakładając, że to będzie działało dobrze, to wiele rzeczy zniknie, nie? Takie skrzyżowania nieszczęsne, że trzeba czekać, to jest po prostu będzie dogadywanie się i będzie płynny flow, nie? Prawda. No, to prawda. Póki wszystko działa dobrze, efekt będzie niesamowicie dobry. Tak. Tylko, że jak będą bugi jakieś. A jak się rozwali to wszystko. No to wtedy cofniemy do patyków i kamieni. Też będzie spoko.
Uga, uga. Może tak będzie. I wtedy będziemy programować JavaScript. W JavaScript używając klawiatur i kamienie. Po trzeciej wojnie ludzie stworzyli do jaskiń, by programować w JavaScript. Na ścianach. Tak, tak. Nie, po prostu JavaScript stałby się międzynarodowym językiem takim powszechnym. Tak. By się sprzeczali, co znaczy dys? No. O ja, właśnie. Moje dys. Nie, moje dys. Jest, nie wiem, czy tak totalnie abstrakcja. Jest taka na GitHubie, chyba na GitHubie. To są niby pytania o to, jak znasz JavaScripta, takie podchwytliwe, nie? Z drugiej strony one pokazują, jak JavaScript jest powalonym językiem, tak? Że masz coś, co wygląda praktycznie tak samo i oczywiście w innym kontekście działa zupełnie inaczej, bo nie wiem, masz, jak masz jakąś funkcję anonimową, to inaczej dys oznacza, jak masz strzałkową tą funkcję, to inaczej. No takie różne właśnie no, pytania, które pokazują, że JavaScript jest naprawdę pokręconym. Dynamicznym modem cutting edge. Obszernym. Obszernym, ale good parts jest tylko taki cieniutki. Bo trzeba pamiętać, że var dat równa się dys. Jest okej już wtedy. Okej, tak. Tak jest. To co? No chyba tyle mamy. Możemy zamykać. Dobrze. To co, podsumowanie? No ja mogę powiedzieć, że tak jak mówię i chyba wynikało z mojego podejścia, jestem sceptyczny, jeśli chodzi o przyszłość. Znaczy w sensie, biorąc pod uwagę pytanie, jak będzie wyglądać przyszłość, jak będziemy programować, czy będziemy programować, moja odpowiedź jest, będziemy programować w naszym, powiedzmy, czasie za dużo się nie zmieni i też... Jakoś nie widzę tej sztucznej inteligencji, która dostając specyfikację wypluwa nam różne programy. Nie chcę być złośliwy, a jutro Microsoft mówi, mamy breakthrough i w ogóle programiści do kosza, a Paweł... Azure specification, coś tam, o, właśnie. Services. SDK. Wersji as a service. Alfa. I potem przez najbliższe 500 lat będą poprawiać bugi. Ale jest. No, ogłosili dzisiaj Azure Quantum czy coś jako publiczne chyba API. Tak, tak, coś widziałem, jak się prasa. O, ja jestem do tyłu, nie widziałem tej wiadomości. I co, zmieniasz zdanie o tym? No totalnie, kurde. Kwantowym nie było mowy jeszcze. Nie mogliście tego powiedzieć na początku tego nagrania, tak to musimy teraz od początku nagrywać. Masz Twittera. Cancel. No, ale tam, mówię, że dzisiaj na Twitterze nie siedziałem za dużo. Okej, okay, dobra. No dobrze, Konrad? Ja chyba jestem entuzjastą. Wydaje mi się, że jeszcze za naszego życia poznamy przykład takiej głębszej inteligencji, która faktycznie zacznie sama wnioskować coś, bo to, co się teraz dzieje, to są raczej zabawki. Ale nie sądzę, żebyśmy dożyli takiego programowania właśnie specyfikacjami. Myślę, że to jeszcze jakieś kolejne pokolenia, ale to chyba będzie przyszłość. I myślę, że też gdzieś zobaczymy, wydaje mi się, że jeszcze dożyjemy jakiegoś języka wyższego poziomu, który właśnie przykryje kolejną warstwą te wszystkie infrastrukturalne rzeczy. Żeby jeszcze, no wiadomo, zawsze potrzebna jest nowa warstwa abstrakcji. Już mamy taką, YAML się nazywa. A to nie jest XML przypadkiem? Nie, to jest YAML. Okej. Po YAML-u jeszcze coś na pewno powstanie, bo to jest niezwykle ważna rzecz, żeby wymyślać kolejne formaty danych. Skoro IBM wymyślił XML for JSON, no to no tak. XML for YAML, nie? By jakoś nie połączyć, może to jest sposób. Rozdzielany spacjami i kropka, a nie, dobra, za późno jest, nie będę wymyślał. Python for YAML. Inaczej taby, inaczej spacje. A ja myślę, że to wszystko szybciej się rozwinie. I tutaj tylko takimi kluczowymi graczami jest właśnie Elon. Paweł coś kombinuje, widzę. Śmieszek taki gdzieś tam się kryje. Wyszukał mema jakiegoś. Tak, tak. Myślę, że
Jak uda się Elonowi tutaj dobrze zrobić tego Neuralinka, to to wszystko tak ruszy z kopyta i za naszych czasów No właśnie. Trochę bym chciał tak naprawdę. Nie będziemy się bać, my starzy jesteśmy, pamiętamy o ośmiobitowce, telefon na karcie. Natomiast ja to, co bym bardzo chciał, to to, że dzięki tym wszystkim neuronikom zrobimy sobie backupa w chmurę, nie? I unikniemy tego, że nasza wersja będzie obsolete. Że będziemy mogli sobie żyć w internetach i hulać. Będziemy nagrywali 54 odcinek już będąc w pełni zdigitalizowaną formą życia. Mnie ciekawie. Tak. No więc tyle. Otrzymaliście trzy wersje na przyszłość. Zróbcie z tym, co chcecie. Był to 52 odcinek podcastu Ostra Piła. I za mikrofonów żegnają się Paweł Łukasik, Konrad Kokosa i Jarek Stadnicki. No to sobie mogę porządnie kaszlnąć teraz. To poczekaj. O, masala. Jeszcze na Skype'ie nie wyłączył. Dobra, stop recording.